Dzisiaj młodzież gimnazjalna pisała w pierwszej części, podczas 60 minut, egzamin z historii wiedzy o społeczeństwie. Po przerwie o godzinie 11 rozpoczęli pisanie testu z języka polskiego, który trwa 90 minut, chyba że ktoś ma czas wydłużony, no to troszeczkę dłużej. No i wiadomo, forma i testowa, ale też zadanie otwarte. Z tego co wiem, no to była charakterystyka. Charakterystyka? Na początku myślałem tak mniej więcej 10 minut nad tym, o kim napisać, bo w sumie nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, o kim napisać, ale w końcu jak już wymyśliłem, o czym mam napisać, to szybko poszło. O kim pisałeś? O Zośce z Kamieni na Szaniec. Zbyszko z Bogdańca. Z Krzyżaków. Dlaczego? Był fragment tekstu właśnie Krzyżaków i myślałam, że to będzie dobry wybór. Mojego księcia. Ponieważ podróżował on wiele i ważne było dla niego, aby nie siedzieć w jednym miejscu, także miał propozycję od jednej z asteroid, od króla, aby być urzędnikiem, ale nie chciał być zniewolony. Z obu części egzaminu jestem zadowolona, chociaż polski sprawił mi mniejszą trudność. W wypracowaniu wybrałam Jana Bytnara z książki Aleksandra Kamińskiego, ponieważ uważam, że on pokazał, jak walczyć i dbać o swoje najważniejsze wartości, które w tym przypadku dla niego była wolność. Wybrałam do charakterystyki Zbyszka z Krzyżaków, dlatego że sądziłam, że można dużo dać przykładów, jeśli chodzi o wybranie charakterystyki dla niego, jeśli chodzi o wygląd, o cechy charakteru. Test raczej no nie był trudny, ale nie był też łatwy. Na charakterystykę wybrałem bohatera Kamieni na Szaniec, Rudego, Janka Bytnara. Według mnie, no, charakter tego człowieka zasługiwał na opisanie go. Był według mnie jednym z lepszych postaci Kamieni na Szaniec. Myślę, że ogólnie poszło mi dobrze na tym egzaminie, ale charakterystyka to nie było za dobre, bo uczyli nas pisać przede wszystkim rozprawki, a to nagle dali charakterystykę i myślę, że nie poszło za dobrze. I według mnie egzaminy były w sumie proste. Nie było nic tam takiego bardzo trudnego, niepodchwytliwego, raczej wszystko opanowaliśmy na lekcjach. Uważam, że nie poszło mi najgorzej. Wydaje mi się, że mój wynik nie będzie niski. Myślę, że część historyczna poszła dobrze, bardziej obawiamy się jutra, jeśli chodzi o część przyrodniczą i myślę, że było dobrze. Historia z włosem były w miarę łatwe, bardziej z polskim trzeba było wymyśleć tam różne rodzaje, różne przykłady charakterystyki, ale ogólnie było bardzo dobrze.